Sound City w Kids przedstawia. Jakob Wilhelm Grimm, biedny młynarczyk i kotek. Był raz młynarz, który nie miał ani żony, ani dzieci, ale za to trzech uczniów. Gdy ci ostatni przepracowali u niego kilka lat, rzekł do nich: jestem stary i pójdę sobie za piec. Wy idźcie w świat. A który z was przyprowadzi do domu najlepszego konia, temu oddam młyn. A on za to będzie mnie żywił do samej śmierci. Trzeci z tych uczniów był najmłodszy, a dwaj starsi mieli go za głupca i twierdzili, że się do młyna nie nadaje. Wyszli tedy wszyscy trzej razem, a gdy się znaleźli już za wsią, dwaj starsi mówią do głupiego Bartka: ty możesz tu zostać, bo póki życia żadnej szkapy nie zdobędziesz. Jednakże Bartek poszedł z nimi, a gdy noc zapadła, wleźli do jakiejś groty i ułożyli się do snu. Dwaj starsi wyczekiwali, dopóki Bartek nie zaśnie, po czym wstali i wyszli, zostawiając go samego, pewni, że dobrze robią. A jednak źle im się przytrafiło. Gdy słońce zaszło i Bartek się obudził, rozejrzał się wokoło i zawołał: Boże, gdzie jestem? Po czym wstał na czworakach, wyszedł z groty do lasu i myśli sobie: jestem teraz zupełnie sam, opuszczony i jakże mogę dojść do posiadania szkapy? I gdy idzie dalej zamyślony, spotyka małego pstrego kotka, który odezwał się doń łaskawie. Miau! A dokąd to idziesz, Bartku? Ach, czy nie możesz mi pomóc? Miau! Wiem, czego pragniesz, odparł kotek. Miau! Chcesz mieć ładnego konia? Pójdź ze mną. A jeśli przez 7 lat będziesz mi służył wiernie, to dam ci konia. Miau! Tak pięknego, jakiegoś jeszcze w życiu nie widział, miau. A to jakiś osobliwy kot, pomyślał Bartek. Co mi to szkodzi spróbować, czy on prawdę mówi? Kotek zaprowadził Bartka do swego pałacyku, gdzie mu posługiwały same koty, skacząc po schodach tam i z powrotem. Koty te spełniały swą czynność bardzo zręcznie i wesoło. Wieczorem, gdy siadano do stołu, dwóch z nich musiało przegrywać. Jeden grał na basie, a drugi na trąbce, a dmuchał tak, że o mało mu wąsy nie poodpadały. Po zjedzeniu posiłku stół uprzątnięto, a kot rzecze: miau, no Bartku, miau, pójdź tańczyć ze mną, miau. A daj mi spokój, odrzekł Bartek. Ja z takim kocurem nie tańczę, tego mi jeszcze nigdy nie robił. Miau, no to zaprowadźcie go do łóżka, miau, rzekł kot do służby. I oto jeden oświecił mu sypialnię, drugi kot ściągnął mu buty, inne skarpetki i w końcu jeden zgasił światło. Na drugi dzień z rana zjawili się znowu i pomagali mu przy wstawaniu z łóżka. Jeden wciągnął mu skarpetki, drugi przyniósł buty, trzeci wiązał trzewiki, jeszcze inny umył go, a inny obtarł mu twarz ogonkiem. To dość przyjemne, rzekł Bartek. Ale i on musiał służyć kotom i rąbać im drzewo codziennie. Dano mu do tego srebrną siekierę, a także srebrną piłę, a za to pień był miedziany. No i rąbał drzewo na drobniutkie kawałki. Siedział sobie w domu, miał dobre jedzenie i picie. Nie widział jednak nikogo, jak tylko kota i jego służbę. Pewnego razu kotek rzecze doń: miau,
Idź no na łąkę, skoś mi ją, miau, i wysusz trawę, miau. Co rzekłszy, dał mu srebrną kosę i złotą osełkę, ale kazał mu je odnieść z powrotem. Poszedł Bartek i robi to, co mu polecono. Po skończeniu roboty odniósł kosę, osełkę i siano i pyta, czy kot nie dałby mu jeszcze jego wynagrodzenia. Miau, nie, odparł kotek. Miau, musisz mi jeszcze zrobić coś, nie coś. Masz oto, miau, budulec srebrny, siekierkę ciesielską, okierkę i w ogóle co potrzeba. Wszystko ze srebra. Musisz mi z tego wybudować mały domek. Miau. Bartek postawił żądany domek i oświadczył, że wszystko już zrobił, a dotąd jeszcze nie ma konia. 7 lat zleciało mu prędzej, jak niecałe pół roku. Kotek zapytał. Czy chciałbyś zobaczyć konia? Chciałbym, odrzekł Bartek. No to kotek otworzył domek, a gdy drzwi się rozwarły, Bartek patrzy, a tam stoi 12 koni. Ach, co to były za ogiery! Jeden w drugiego piękne, aż mu się serce rozradowało. Kotek dał mu jeść i pić i rzecze. Miau, wracaj do domu. Konia ci nie dam wziąć ze sobą, miau, ale za 3 dni sam się zjawię i przyprowadzę ci go, miau. Bartek zebrał się w drogę, a kotek wskazał kierunek, którym ma iść do młyna. Ale kotek nie dał mu nowego ubrania. Bartek musiał wracać w starej, podartej kurtce, jaką miał przed 7 laty na sobie i z której oczywiście wyrósł. Kiedy wrócił do domu, zastał 2 starszych uczniów u młynarza. Każdy z nich przyprowadził wprawdzie ze sobą konia, ale jeden był ślepy, a drugi kulawy. Pytają go wtedy. Bartku, gdzież twój koń? Przyprowadzą mi go za 3 dni. No, Bartku, jak tobie tu przyprowadzą konia, to będzie coś wspaniałego. Wszedł Bartek do izby, ale stary mówi, ażeby się nie zbliżał do stołu, bo był tak obdarty, w takich łachmanach, że wstyd by mu było, gdyby ktoś wszedł niespodziewanie. Wyniesiono mu trochę posiłku na dwór, a wieczorem, idąc na spoczynek, żaden z 2 starszych nie chciał go wpuścić do łóżka. Więc musiał się umieścić przy gęsiach w obórce, gdzie się rzucił na garść twardej słomy. Nazajutrz, gdy wstał z rana, już 3 dni minęło i oto nadjeżdża kareta w 6 koni. Ale jakich świetnych koni! Aż miło patrzeć było. A przy tym służący z 7 koniem, który był przeznaczony dla biednego Bartka. Z karety wysiadła wspaniała córka królewska i udała się do młynarza. A tą córką królewską był mały pstrykotek, którym Bartek wysługiwał się przez 7 lat. Królewna spytała młynarza, gdzie jest najmłodszy z jego uczniów. Na to odrzekł młynarz. Nie możemy go trzymać we młynie, bo jest tak obdarty, że musiał nocować w obórce przy gęsiach. Królewna rozkazała, ażeby go zaraz przyprowadzono. Przyprowadzono go więc, a biedak musiał się bardzo kurczyć, ażeby się osłonić jako tako. Służący podał mu nową odzież, a tak piękną i wspaniałą, że gdy się umył i ubrał, żaden królewicz nie mógłby ładniej wyglądać. Teraz królewna chciała się przyjrzeć koniom, które przyprowadziło 2 starszych młynarczyków. A jak wiadomo, jeden z tych koni był ślepy, a drugi kulawy. Obejrzawszy je, kazała służącemu przyprowadzić 7. konia. Gdy go młynarz ujrzał, oświadczył, że nigdy jeszcze tak piękny rumak nie stał przed jego domem. A jest to właśnie koń dla 3. ucznia pańskiego, rzekła królewna. No, to on w takim razie młyn dostanie, zawołał młynarz.
ale królewna odparła, że może sobie i konia, i młyn zatrzymać. Wzięła biednego Bartka ze sobą, posadziła do karety i odjechała z nim razem. Udali się najpierw do małego domku postawionego przez Bartka przy pomocy srebrnych narzędzi. Patrzy Bartek, a tu stoi wielki pałac, a wszystko w nim ze złota i srebra. Wkrótce potem królewna wyszła za niego za mąż i uczyniła go bogatym. Tak bogatym, że mu starczyło na całe życie. Z tego wynika, że nie zawsze da się powiedzieć, iż głupi nie może się zdobyć na nic mądrego. Koniec. Była to baśń audio Biedny młynarczyk i kotek. Na podstawie baśni Jakoba i Wilhelma Grimmów o tym samym tytule. Lektor główny Małgorzata Kozak. Lektor pomocniczy Henryk Sirecki. Produkcja i reżyseria Maciej Sztomberek. Montaż audio Hubert Tymiński. Realizacja dźwięku Marek Sirecki, Studio Marathon. Redakcja tekstu Małgorzata Kozak. Zarządzanie kreatywne, promocja i montaż wideo Filip Koszlaga. Promocja i PR Michał Grzelak. Autorka okładki Paulina Świątek. Wyprodukowano przez Stowarzyszenie Sound City w Studio.